Dzień dobry Państwu, Emilia Wierzbicki, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy dzień z Republiką. Oczywiście w naszym programie zawsze najświeższe informacje, komentarze dziennikarskie, publicystyczne, a moim Państwa pierwszym gościem jest pan Paweł Piekarczyk, Bart, matematyk. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, miło się z Państwem widzieć. Tak, nam również jest bardzo, bardzo miło w ten sposób rozpocząć dzień. A właśnie, myślę, że to jest też bardzo, bardzo dobra informacja. Od takiej informacji zaczniemy dla części elektoratu Koalicji Obywatelskiej, mianowicie dla tych osadzonych osób w zakładach karnych. Dziś ukazał się wywiad na łamach Rzeczpospolitej, gdzie pani wiceminister sprawiedliwości Maria Ejhart, przepraszam, tutaj akurat to było jako wiceministra, była podpisana, ja powiedziałam jako wiceminister i zacytuję, więzienia są przeludnione. Moim celem jest zmniejszenie liczby więźniów o 20 tysięcy. Pierwsze uzasadnione przedterminowe zwolnienia już nastąpiły. Czyli metodą na przeludnione więzienia ma być po prostu wypuszczanie więźniów. Zastanawiam się na podstawie jakiego klucza i też jak to odczytywać. Czy to jest, nie wiem, może ukłon w stronę tak zwanego twardego, żelaznego elektoratu? No nie, to oczywiście jest ukłon z żelaznego elektoratu, ale muszę powiedzieć, że to nie tylko jest kwestia ukłonu wobec żelaznego elektoratu, ale też jakby złamanie takiej najgłębszej polskiej tradycji. No mówimy o szewskim poniedziałku, a w więzieniach to będzie piękny poniedziałek. Ale ten klucz, no to ja nie wiem, czy to 20 tysięcy to nie jest za mało. Nie wiem, ilu ludzi siedzi za VAT, nie wiem, ilu ludzi siedzi za, ilu działaczy PO siedzi za pedofilię, ale też nie wiem, w jakiej kolejności będą zwalniani, czy najpierw ci, którzy siedzą za VAT, czy potem ci, którzy są związani z PO i siedzą za pedofilię, czy też coś podobnego. No to bardzo jestem ciekaw. Ja chyba na Facebooku zadam takie pytanie, żeby Państwo w komentarzach ułożyli taką preferencyjną listę, kto powinien wychodzić, a może ktoś też wie, ilu za co siedzi. W związku z tym może to 20 tysięcy to jest po prostu jakaś taka magiczna liczba ludzi siedzących za konkretne przestępstwo, które na przykład my nie uważamy za, że z naszego rozumienia prawa nie jest konkretnym przestępstwem albo coś takiego. Tu niestety wszystko jest możliwe. Ale to jest też bardzo ciekawe, bo no, można powiedzieć, że zbliża się te 100 dni rządów Donalda Tuska. Mieliśmy 100 konkretów na 100 dni. No nie wiem ile, jak dokładnie, ale podejrzewam, że gdzieś 98% tych konkretów nie zostało zrealizowanych. No właśnie, przedsiębiorcy chcą zmiany składki zdrowotnej, kwota wolna od podatku, podniesienie kwoty wolnej od podatku. No, rodzice myślą o babciowym, którego też prawdopodobnie nie będzie, bo już dowiedzieliśmy się, że takie świadczenie może być wypłacane, ale na podstawie umowy o pracę z babcią, a tutaj mamy taki gest, taki ukłon. To jest cały wywiad i w tym wywiadzie również padło wiele stwierdzeń dotyczących traktowania więźniów. Jakoby PiS właśnie źle traktował więźniów, jakoby zbyt duża liczba osób trafiała do więzień niepotrzebnie. No i oczywiście rozmowy dotyczące tego, że panują tam złe warunki. Ja rzeczywiście, że część osób trafiała zupełnie niepotrzebnie do więzień. Tutaj przykład przenosiny z więzienia do Europarlamentu jest najlepszym przykładem. I w ogóle, no jakżeż tak można, no co nie. Ale tak naprawdę to jest, ja nie wiem, co oznacza złe traktowanie więźniów w tym wypadku, bo tak, no ja parę razy byłem w więzieniu, mi się zdarza spotykać z więźniami, nie wiem, śpiewać kolędy w okolicach Bożego Narodzenia. Mnie się zdarza śpiewać z więźniami w różnych więzieniach piosenki patriotyczne z okazji różnych patriotycznych świąt. I jakby no nie wiem, na czym to złe traktowanie polega. Bo to też dobrze było powiedzieć. Znaczy rozumiem, że złym traktowaniem przedsiębiorcy VAT-owskiego na przykład, albo osoby skazanej za pedofilię ze środowiska Platformy Obywatelskiej oczywiście jest samo wsadzenie go do więzienia. I tutaj, no jak rozumiem, pani ministra chce naprawić ten błąd, ale to jest w ogóle jakby... Ja nie pamiętam, czy rzeczywiście w tych 100 konkretach
Była jakaś amnestia wpisana? Chyba nie. Nie, ale na pewno był, ale na pewno był Trybunał Stanu i takie zapowiedzi już też były, zwłaszcza wobec prezesa NBP Adama Glapińskiego. Słyszałam też wywiad Ryszarda Petru, który mówił, że być może taki prezes NBP dostanie prezent na święta. Zmieniamy teraz temat, bo rzeczywiście tych informacji jest sporo. Przypominam sobie piątkowe zapowiedzi Gazety Wyborczej, a także stacji TVN. Tam były wręcz nawoływania do tego, aby nastawić sobie przypomnienie w telefonie na przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. No i mamy takie nieoficjalne informacje dziś w rozmowie z Gazetą Polską Codziennie. Jacek Ozdoba, zasiadający w tejże sejmowej Komisji do spraw Pegasusa, powiedział, że ma nieoficjalne informacje co do tego, że przewodnicząca Magdalena Sroka ma zostać odsunięta od szefowania Komisji Śledczej. Do jej stanowiska pretenduje poseł Bosacki. Także w Rzeczpospolitej czytamy o tym, że ponoć pani Magdalena Sroka sobie po prostu z prezesem nie poradziła. Ja się bardzo będę szanował pani Magdaleny Sroki, która prowadziła tę komisję, bo bardzo się wyglądało. Bardzo byłem zadowolony. Ja już nie wiem, czy ona, jak tą feminatywę użyć. Nie pani poseł, tylko pani posła. Nie wiem, tu mam pewien kłopot. Bo... Różne określenia się pojawiają. No właśnie, więc, ale to, no cóż można powiedzieć, znaczy, ja muszę, jestem absolutnie pełen podziwu i pełen takiego, chciałbym umieć zachować się przed taką komisją, tak jak zachował się przed nią pan prezes. Natomiast tutaj wychodzi z tego cała miałkość, to ci ludzie, którzy są w komisji, jakby nie są w stanie ogarnąć procedury, według której ta komisja się gdzie odbywa. Nie są w stanie jakby zadać, znaczy widać wyraźnie podstawowy problem, to czy się mówi do pana prezesa, panie prezesie, czy się mówi panie pośle, czy się mówi no, panie świadku. Tak, czyli rzeczywiście skupianie się na jakichś sprawach zupełnie małostkowych, a nie na merytoryce. Zatem dopytam, czy pana zdaniem te komisje mają w ogóle jeszcze jakiś sens? Nie, te komisje oczywiście mają pewien sens, wielki sens. Tak jak zasiadanie pani Gasiu Filichowicz w KRS-ie mają sens w postaci skeszowania tych wszystkich tych uczestnictw i tych posiedzeń. I oni po prostu dostają za to pieniądze. I to jest bardzo głęboki sens istnienia tej komisji. Jak widać, no, on nie musi mieć sensu merytorycznego, bo to jakby to nic nie wniosło. To znaczy, oni sobie nie zdają sprawy nawet z tego, że człowiek, który jest zobowiązany do tajemnicy państwowej, nie może zeznać całej prawdy, co mu jest wiadomo. Chyba że zostanie zwolniony, a do tego zwolnienia potrzebna jest cała procedura, która jakby nie dotyczy zwolnienia w ogóle, tylko zwolnienia w pewnej konkretnej sprawie. Znaczy rozumiem, że można zwolnić taką osobę, która z tajemnicy do odpowiedzi na konkretne pytanie w konkretnym zakresie. I z całą pewnością nie może się to odbyć za pomocą takiego chlapnięcia pana premiera przez media, a to ja zwalniam. Tylko to musi być procedura, przechodzi przez służby specjalne, która przechodzi przez wiele biurek i w wielu miejscach i sprawdza, czy można to zrobić, czy mu się tego nie zaszkodzi. Ja rozumiem, że ci państwo, którzy zasiadają w tej komisji, tego nie rozumieją. Gdyby to był tylko problem pani Sroki, to może rzeczywiście... Czyli uważa pan, że tutaj odwołanie z funkcji przewodniczącej tylko pani Sroki nie rozwiąże problemu merytoryczności tej komisji? Nie, to w ogóle jakby tej komisji nie da się przywrócić merytoryczności, akurat tej, może te inne jakoś, ja je słabiej śledzę, może te inne jakoś da się uratować. Natomiast tutaj jest problem taki, że wyjątkiem tej komisji jest to, że państwo polskie pozyskało, i to państwo polskie, które na pewnym etapie swojego funkcjonowania przejmowało się tym, że jest państwem polskim, a nie tamtym, no, frazesem kończącym się na kamieni kupę, to uzyskało rzeczywiste, realne narzędzie do walki z przestępczością. To więcej z tą
trudną przestępczością, taką jak jest przestępczość mafijna, przestępczość korupcyjna, przestępczość, nie wiem, czy tam, i przestępczość szpiegowska. I to jest wszystko i jakby i to w ogóle jest taka zbrodnia, że państwo polskie było zdecydowane używać czegoś podobnego. Oczywiście między nami mówiąc, wszystkie państwa tego używają. To po prostu ma działać. To jest niezbędna rzecz do tego, żeby państwo funkcjonowało i żeby państwo się chroniło. Choćby przed innymi państwami, mafiami, przed grupami przestępczymi, przed okradaniem go i tak dalej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tutaj musimy kończyć. Dziękuję za ten komentarz. Paweł Piekarczyk, Bart, matematyk, był moim i państwa gościem. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam państwa na resztę poniedziałku, który w więzieniach jest świetny. Bardzo dziękujemy. No mamy nadzieję, że nie tylko dla osadzonych w zakładach karnych to będzie miły dzień. Oczywiście miłego dnia życzymy wszystkim państwu. A o godzinie, już za chwilę, punktualnie o godzinie 11:30 Flash, czyli skrót najważniejszych informacji. Do zobaczenia już za chwilę.